Dzisiaj o największym fochu w historii, najbardziej znanym fochu w historii. Strzelić focha to trzeba naprawdę umieć. Rok 2012. Igrzyska olimpijskie w Londynie. Michaela Maroney jest wielką faworytką w zawodach gimnastycznych. Popełniła błąd. Zamiast złotego medalu zdobywa srebrny. Staje na podium i robi ze swoją twarzą coś, co zostało potem uwiecznione przez tysiące, miliony memów. Stała się niemal jak niektóre pieski i inne zwierzęta, bohaterką najbardziej znanych memów na świecie. Jej mina dostała swoją własną nazwę. Michaela nie jest pod wrażeniem. Michaela is not impressed. To, co się stało, to nic zaskakującego. Gdyby Michaela czytała czasopisma naukowe, wiedziałaby, że wtedy, kiedy ona się urodziła, opublikowano wyniki badań przeprowadzone na podstawie obserwacji zdjęć uczynionych podczas innych igrzysk odbywających się w Barcelonie. Autorzy tych badań obserwowali twarze osób stojących na podium, ale też obserwowali, czy robili zdjęcia, obserwowali, oceniali zdjęcia osób, które właśnie ukończyły jakieś zawody i zdobyły miejsca, które klasyfikowały ich do pierwszej trójki. Ku naszemu zaskoczeniu, zdobywcy srebrnych medali okazali się być mniej zadowoleni ze swoich osiągnięć niż zdobywcy medali brązowych. Na logikę to nie ma sensu. No przecież lepiej być drugim niż trzecim. Ale w praktyce okazuje się, że zadowolenie ze srebrnego medalu jest mniejsze niż z medalu brązowego. Paradoks polega na tym, że mamy do czynienia z osobą, która czuje się nie najlepiej, dlatego że przegrała z jednym człowiekiem na świecie. Wygrałem, stałem się lepszy, byłem lepszy od 7 miliardów, ale to nie ma żadnego znaczenia. Liczy się to, że byłem gorszy od jednej osoby. Jak to mówił słynny kierowca rajdowy, Ayrton Senna, drugi to jest pierwszy, który przegrał. I to ma sens. Ludzie przejmują się tym, że są drudzy, no bo o drugich historia nie pamięta. Wiemy, że najlepszym biegaczem na świecie, najszybszym biegaczem na świecie był Usain Bolt. Pytanie, czy ktoś pamięta, z kim Usain Bolt wygrywał? Wielu z nas potrafi przypomnieć sobie filmy, które dostały Oscara. A ilu z nas jest w stanie przypomnieć sobie filmy, które były nominowane do Oscara w tym samym roku, w którym ten, o którym myślimy, dostał nagrodę. Problem z byciem drugim bierze się głównie, tak mówią psychologowie, z faktu, że mamy do czynienia z myśleniem kontrfaktycznym. Myślenie kontrfaktyczne sprowadza się do stwierdzenia, co by było, gdyby. Co by było, gdybym odrobinę szybciej skoczył? Co by było, gdybym nie popełnił błędu? Co by było, gdyby? Osoby, które zdobyły srebrny medal, myślą, gdybym troszeczkę się bardziej postarał, gdybym jeszcze szybciej pobiegł, byłbym pierwszy. Co myślą osoby, które zdobyły brązowy medal? Gdybym biegł wolniej, nie byłbym w ogóle na podium. To jest ta różnica. Myślenie kontrfaktyczne. Co by było, gdyby? I oczywiście możemy sobie powiedzieć, o, mnie to nie dotyczy, ja na pewno cieszyłbym się z drugiego miejsca, byłoby świetnie. Ja sobie nie potrafię wyobrazić, jaka to by była radość, gdybym w jakiejkolwiek kategorii zajął drugie miejsce w dużych zawodach. Ale myślenie kontrfaktyczne nie dotyczy tylko sportowców, aktorów, nie dotyczy tylko ludzi, którzy dostają nagrody.
Taki prosty przykład. Wyobraźcie sobie, że wygrywacie piątkę. Trafiacie piątkę w totka. Oczywiście, że jest radość. Jakieś tam pieniądze trafiają na nasze konto w sposób zaskakujący. Powiedzmy, że to będzie 5 tysięcy. Ale co większość z nas pomyśli? Kurczę, gdybym trafił 6, zabrakło tak niewiele. To byłbym dzisiaj milionerem. Jak widać, myślenie kontrfaktyczne jest czymś, co wpływa na to, jak oceniamy to, co doświadczamy. Może być pozytywne lub negatywne. Często bywa niestety negatywne. A na koniec wrócę jeszcze do naszej McKaylee Maroney. Akurat jej historia jest przykładem tego, że czasami być drugim jest lepiej. Umówmy się, gimnastyczki i gimnastycy to nie są ci sportowcy, którzy są najbardziej popularni na świecie. Tymczasem dzięki minie, którą Michaela zrobiła w czasie koronacji, stała się tak popularna, że dzisiaj ma ponad 1 milion obserwujących na Instagramie. Do Białego Domu zaprosił ją Barack Obama, a wiele firm chce z nią współpracować, ponieważ jest niezwykle rozpoznawalna na całym świecie. Więc może czasami warto być drugim. Z tym was dzisiaj zostawiam.